möchte anfangen mit einem Vers aus Matthäus 5, Vers 18. Chciałbym rozpocząć od przeczytania Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 18 wiersz. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 18 wiersz. Da heißt es, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Możemy przeczytać w tym wierszu następujące słowo Boże. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Das ist schon eine mächtige Aussage, die der Herr Jesus hier ausgesprochen hat. To są potężne słowa, które Pan Jezus tutaj wypowiedział. Dass er sozusagen über sein Wort aufpasst. Te słowa świadczą o tym, że on czuwa nad swoim słowem. Dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. A jednocześnie też i one świadczą o tym, że to, co jest napisane w Biblii, jest prawdą. Und dass wir die Bibel heute wohl noch so in den Händen haben, wie Gott sie damals gab. I że my posiadamy Biblię w takiej treści, jak ona została nadana nam przez Boga. Natürlich benutzen wir heute eine Übersetzung in Deutschland oder in Polen. Naturalnie my używamy, czy to w Niemczech, czy w Polsce, tłumaczenia Słowa Bożego. Diese Verheißung bezieht sich auch nicht auf eine Übersetzung, sondern für den eigentlichen Text in der Grundsprache. I ta obietnica, którą teraz o niej przeczytaliśmy, dotyczy nie tekstu tłumaczenia, tylko tego zasadniczego tekstu w tych oryginalnych językach, w jakich Słowo Boże jest zapisane. Zum einen auf das Alte Testament in Hebräisch geschrieben. Jak wiemy, Stary Testament w większości ksiąg został zapisany w języku hebrajskim. Und zum anderen auf das in Griechisch geschriebene Neue Testament. A z drugiej strony wiemy też, że Nowy Testament został zapisany w języku greckim. Wenn wir zunächst einmal gucken, was archäologische Funde zu den Aussagen der Bibel sagen. I gdy tak spojrzymy na te znaleziska archeologiczne, które wypowiadają się głośno na temat tego, o czym mówi Biblia, ob solche Ausgrabungen die Aussagen der Bibel bestätigen oder eben widerlegen. Możemy się dowiedzieć, czy tego rodzaju wykopaliska potwierdzają treść Biblii, czy może zaprzeczają. Auf dem nächsten, auf diesem Bild sieht man einen typischen Ausgrabungshügel. Na tym zdjęciu widzimy typowe wzgórze, w którym dokonuje się wykopalisk. Unter diesem Hügel liegt eine Stadt vergraben. Pod tym wzgórzem znajduje się zakopane miasto, czy ukryte pod warstwami ziemi miasto. Und der Fachname für einen solchen Hügel heißt Tell. I takie fachowe wyrażenie dotyczące takiego typu wzgórza, to określenie brzmi Tell. Und die Stadt, um die es hier geht, ist die alte Philisterstadt Gad. A miasto, o które teraz tutaj chodzi, to jest konkretne miasto filistyńskie, miasto Gad. Hier sieht man einmal ein Foto von oben und man kann erkennen, dass tatsächlich eine Stadt darunter vergraben ist. Teraz widzimy zdjęcie wykonane z góry. I rzeczywiście można zauważyć, że my dokonujemy wykopalisk wewnątrz miasta. Und man sieht auch hier, dass die Mauern für Archäologen viel interessanter sind als die Krüge, die man findet. I z całą pewnością też możemy to zauważyć, że dla archeologów odkopane mury są o wiele bardziej wartościowe niż wszystkie odkopane dzbany czy inne naczynia. Denn so kann man verstehen, wie die Menschen damals gelebt haben. Bo oglądając mury, można zobaczyć, jak w tamtych czasach żyli ludzie. Man sieht oben rechts eine Ecke, wo ein Tempel stand oder ein Altar. U góry można zobaczyć, że w tym miejscu znajdowała się świątynia albo ołtarz. Was schon dafür spricht, dass es nicht eine Stadt der Israelis, der Juden gewesen ist. A już po tym można rozpoznać, że tu nie chodzi o miasto żydowskie, izraelskie. In der Mitte sieht man dann die Reste einer Olivenpresse. Na środku widzimy resztki prasy oliwnej. Und man kann auch erkennen, dass man verschiedene Schichten dort hat.
I również możemy zauważyć, że tutaj różnorodne warstwy tych wykopalisk zostały odkryte. Also aufgrund von solchen Mauern kann man schon sehr, sehr viel verstehen über das, was damals dort passiert ist. A więc na podstawie dokładnej analizy tych murów możemy się dowiedzieć, jak tam ówczesne miasto było zbudowane, jak żyli ówcześni ludzie. Die Arbeit auf so einem Hügel fängt sehr, sehr früh an. Praca na tego rodzaju wykopaliskach, takim wzgórzu, rozpoczyna się bardzo wcześnie rano. Das Bild täuscht etwas, die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen. To zdjęcie troszeczkę oszukuje, bo tutaj, w tym momencie, gdy było robione, jeszcze w ogóle nie wzeszło słońce. Auf dem nächsten Bild sieht man gerade den Sonnenaufgang. Dopiero na następnym zdjęciu widać, jak po pewnym czasie następuje wschód słońca. Man fängt also um 5 Uhr morgens an, das heißt vor 4 Uhr aufstehen. A więc to zdjęcie jest zrobione około godziny 5 rano, to oznacza dla nas, którzy tam pracujemy, że trzeba co najmniej o 4 rano wstawać. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade 18 Grad haben. A w momencie zrobienia tego zdjęcia temperatura powietrza to jest około 18 stopni. Um die Mittagszeit wird die Temperatur dort über 30 Grad sein. A w południe temperatury dochodzą ponad 30 stopni. Es wird dann irgendwann zu heiß, um noch dort arbeiten zu können. I w pewnym momencie staje się to po prostu niemożliwe. Za gorąco jest, żeby dalej prowadzić pracę. Gearbeitet wird unter solchen schwarzen Zeltdächern. Pracujemy pod tego rodzaju czarnymi w formie namiotów rozpiętych dachów ochronnych. Auch die Wolken täuschen. Również i te obłoki nas tutaj troszeczkę oszukują. Spätestens um 8 Uhr ist keine Wolke mehr zu sehen. Dlatego, że najpóźniej o 8 rano niebo już jest całkowicie bezchmurne. Auf dem nächsten Bild sieht man die Arbeit unter einem solchen Zelt. Na następnym zdjęciu widzicie Państwo, jak przebiega praca pod tego rodzaju namiotem. Die Sonne steht immer noch nicht senkrecht. Słońce jeszcze dalej nie jest tutaj w zenicie. Und trotzdem ist es schon entsprechend heiß dort. A pomimo tego tam już pod tym namiotem jest bardzo gorąco. Man kriegt einen kleinen Eindruck davon, wie groß diese Ausgrabungsfläche ist. Troszeczkę można teraz się domyślić, jaka jest wielkość tej powierzchni, w której my robimy wykopaliska. Insgesamt gibt es 4-5 von solchen Arealen, wo gegraben wird auf dem Hügel. W międzyczasie już jest 5 takich obszarów, w których wykonuje się te wykopaliska. Über 120 Menschen sind dort beschäftigt. I na wszystkich tych polach jest zatrudnionych 120 osób. Und man stört sich in der Regel kaum, so riesengroß ist diese Stadt. I z reguły to w ogóle się w czasie dnia pracy nie spotykamy, dlatego że to miasto jest naprawdę ogromne. Daran kann man sehen, dass es tatsächlich damals in der Antike schon sehr große Städte gab. I po tym możemy zauważyć, że już w tamtych antycznych czasach te miasta były rozbudowywane naprawdę bardzo mocno. Auf dem nächsten Bild sieht man ein typisches Ausgrabungsfeld. Na następnym zdjęciu widzimy typowe miejsce wykopaliskowe. Und auch die Werkzeuge des Archäologen. Jak również widzimy też i narzędzia archeologów. Man sieht die kleine Spitzhacke, die selten benutzt wird. Widzimy tutaj również i taką bardzo ostro zakończoną motykę, która jednak jest bardzo rzadko używana. Die spitze Kelle. Również widzimy też i zaostrzoną ostro kielnię. In den Eimern befindet sich die Erde, die im Endeffekt ausgehoben worden ist. W tych czarnych wiadrach znajduje się ziemia, która została wykopana. Wenn man dort einen interessanten Fund macht, muss die Erde gesiebt werden. A jeżeli w danym miejscu dokonuje się jakichś interesujących znalezisk, to wtedy cała ziemia jest dokładnie przesiewana. Sonst kann sie verworfen werden. Ale jeżeli nie, to wtedy może być na bok odsypana. Tonscherben, die man findet, kommen in bunte Eimer. Bo wszelkie skorupy, jakie znajdujemy, to są wkładane do kolorowych wiader. Das beste Werkzeug des Archäologen ist die Bürste. Najlepszym narzędziem, jakim posługuje się archeolog, to jest szczotka. Also die Hälfte seiner Zeit wird dort gebürstet oder gepinselt. A więc połowa czasu pracy, jaki my spędzamy w tych wykopaliskach, to jest po prostu szczotkowanie i pędzlowanie. Man muss alles finden ab der Größe eines Olivenkerns. I musimy wszystko wydobyć, co jest większe niż pestka oliwki.
Gerade solche Olivenkerne sind sehr wichtig, weil man daran das Alter bestimmen kann. A nawet te pestki oliwki są bardzo ważne ze względu na to, że można bardzo łatwo zbadać, z jakiego one okresu pochodzą. Also ihr versteht jetzt, warum wir sehr, sehr kleines Werkzeug benutzen müssen und immer wieder pinseln und bürsten. I dlatego bardzo dobrze to możecie teraz zrozumieć, dlaczego my używamy małych narzędzi, a poza tym ciągle na nowo musimy używać szczotek i pędzli do oczyszczania. Hier sieht man eine solche ausgegrabene Stelle. Tutaj akurat widzimy takie jedno miejsce, które zostało wykopane. Und man kann erkennen, dass da unten eine Mauer zu sehen ist. I na pewno to możecie zauważyć, że w tym dole, ukryty na dole był mur. Man sieht, dass diese Mauer befestigt ist durch größere Steine. Można również i to zauważyć, że ten mur był wzmocniony przez duże kamienie. Diese Mauer stammt aus der Zeit Davids. Ten mur pochodzi z czasów panowania króla Dawida. Und man kann damit zeigen, dass es zur Zeit Davids schon befestigte Mauern und auch Städte gab. I tym samym można udowodnić, że za czasów panowania króla Dawida istniały w tym rejonie warowne miasta. Auch wenn heutzutage von bibelkritischen Wissenschaftlern das Gegenteil behauptet wird. Nawet jeżeli krytycy biblijni w dzisiejszych czasach to podważają. Aber es gibt genug archäologische Ausgrabungsstätte, die zeigen, dass David tatsächlich befestigt bauen konnte. Ale jest wystarczająca ilość dowodów archeologicznych, że Dawid za czasów swego panowania potrafił budować miasta warowne. Auf dem nächsten Bild sieht man solche Tonkrüge, die entdeckt worden sind. Na następnym zdjęciu widzimy dzbany, które też zostały tam w tym miejscu wykopalisk odkryte. Ihr seht an dem Schild Tel es-Safi. Tu na tej tabliczce jest napisane Tel es-Safi. Ist das gleiche wie Tel Gad. Dokładnie to samo znaczenie co Tel Gad. Es-Safi ist nur der arabische Name und bedeutet weiß. Weiß? Weiß. Ale to słowo Safi to jest słowo arabskie, a ono oznacza biały. Das liegt daran, dass dort auch weiße Felsen zu sehen sind. A jest to spowodowane tym, że w okolicy znajdują się białe skały. Der Fund ist aus dem Jahre 2011. Znalezisko to jest dokonane w roku 2011. Es ist Area I, also die Ausgrabungsfläche E. Jest oznaczone jako miejsce wykopaliskowe pod literą E. Darunter steht eine Fundnummer, die ist jetzt nicht so interessant. Na dole jest zapisywany numer kolejnego znaleziska, który w tym momencie nie ma większego znaczenia. Man sieht den Pfeil, der die Nord-Süd-Richtung angibt. Również widzimy też i strzałkę, która pokazuje kierunek północ-południe. Und natürlich einen kleinen Maßstab, dass man weiß, wie groß das Teil ungefähr ist. I położony jest mały przymiar obok, aby można było stwierdzić, jakiej wielkości jest to znalezisko. Touristen, die kommen, finden natürlich den Krug super. Turyści, którzy by tutaj nadeszli, to na pewno by uważali, że taki znaleziony dzban to jest super sprawa. Uns interessiert der Krug nicht so sehr. Nasz tak za bardzo to nie interesuje, ta skorupa tego dzbana. Davon kennt man hunderte. Dlatego, że my takowych dzbanów znajdujemy setki. Uns interessiert mehr der Inhalt. Nas bardziej interesuje zawartość tego dzbana. Und deswegen müssen diese Scherben ganz vorsichtig abgenommen werden. I to dlatego właśnie te skorupy tego dzbana muszą być bardzo delikatnie zdejmowane. Ihr seht, der kleine Krug rechts ist schon vollkommen entfernt. Widzicie tutaj już po prawej stronie jest dzban, który całkowicie został już pozbawiony tej warstwy tej gliny, czyli tego wypalonego dzbana. Die Erde, die drin war, ist eingegipst worden. A ziemia, która się w tym dzbanie znajdowała, została cała otoczona białym gipsem. Wie so ein Arm, der eingegipst wird, wenn er gebrochen ist. Dokładnie tak samo jak wasza ręka, gdy jest złamana, jest wkładana do gipsu. Am nächsten Tag wird dieser Gipsklotz entfernt werden. Następnego dnia jest usuwany ten klocek z gipsu. Man dreht ihn rum. Odwraca się go. Und füllt von der offenen Seite Kunstharz oder ein Harz hinein. I od górnej, otwartej strony jest wypełniany żywicą płynną. Man lässt das Ganze trocknen. Wszystko to musi wtedy zatwardnieć. Und schneidet anschließend ganz, ganz dünne Scheiben daraus.
I wtedy dopiero zaczynamy kroić ten dzban na bardzo, bardzo wąskie, cienkie warstwy. Die legt man unter ein Mikroskop. Zaczynamy podkładać te warstwy pod mikroskop. Man kann sehen, ob Samen, Körner oder Knöchelchen da drin sind. I wtedy możemy zauważyć, czy w tym dzbanie znajdowały się jakiekolwiek ziarna albo może resztki jakiejś kości. In dem kleinen Krug wurden Samenkörner gefunden. W tym małym dzbanie po prawej były znalezione ziarna zboża. In dem kleinen Krug, in dem großen Krug Knöchelchen. A w tym dużym dzbanie były znalezione kości. Ein Fachmann konnte sofort sagen, Reste eines Hundes. Fachowiec wśród nas przebywający od razu stwierdził, to są kości psa. Man hat also dort Hund gegessen. A więc w tym naczyniu znajdowało się mięso psa i to oznacza, że tamtejsi ludzie spożywali psy. Damit ist schon mal klar, dass in jener Zeit die Juden dort nicht gelebt hatten. I to już od razu świadczy o tym, że w tym czasie, gdy to znalezisko powstawało, to nie mieszkali w tym mieście Żydzi. Denn für die Hunde, für die Juden ist der Hund ein unreines Tier. Dlatego, że dla Żydów pies jest zawsze nieczystym zwierzęciem. Aber nicht für die Philister. Ale nie dla Filistyńczyków. Sie aßen Hund. Oni zjadali psy. In jener Zeit haben also die Philister diese Stadt besiedelt. In jener Zeit wohnten also die Philister in der Stadt. A więc w tym czasie, w tym mieście mieszkali Filistyńczycy. Das deckt sich wunderbar mit dem, was auch die Bibel über die Stadt Gad sagt. To dokładnie się potwierdza to samo, co na temat miasta Gad również i pisze, czytać możemy w Biblii. Wir haben schon wieder einen Hinweis, dass die Aussagen der Bibel also stimmen. I znowu znajdujemy w tym potwierdzenie, taką wskazówkę, że wypowiedzi biblijne są prawdą. Hier sieht man, wie der zweite Krug bearbeitet wird. Tu widzimy, jak drugi dzban został teraz obrobiony. Und auf dem nächsten Bild sieht man, dass ein Skelett gefunden wurde. A na następnym zdjęciu widać, że pewien szkielet został znaleziony. Niemand muss meinen, dass die Wissenschaftler gefroren haben und deswegen einen Kopfschutz und Handschuhe tragen. Niech nikt nie myśli, że tym naukowcom było zimno i dlatego muszą mieć okrycie na głowie i nosić rękawiczki. Doch an solche Knochen darf keine fremde DNA. To jest tym spowodowane, że na tego rodzaju kościach mogą się znajdować obce już dla nas ślady DNA. Deswegen werden solche Funde unter Vollschutz geborgen und das bei über 30 Grad. Vollschutz. Ja, so Handschuhe, Mundschutz, Mütze, alles was es gibt. A więc tego rodzaju znaleziska kości zawsze są podnoszone, gdy człowiek jest ubrany w pełny ubiór ochronny. Rękawiczki, okrycie głowy, fartuchy ochronne. I to przy temperaturze 30, ponad 30 stopni. Alle Tonscherben, die gemacht werden, werden in bunten Eimern zurück ins Lager gebracht. Wszystkie skorupy, które były znalezione, są wkładane do tych kolorowych wiader i są odwożone z miejsca znalezienia do naszego obozowiska. Überall liegen Zettel drin, dass man den Fund genau zuordnen kann. Wszędzie wkładane są karteczki, aby można było dokładnie przyporządkować, w którym miejscu to znalezisko było podniesione. Man gibt Wasser in diese Eimer rein und lässt das Wasser einen Tag über diesen Scherben stehen. Nalewamy do tych wiader wody i zostawiamy to tak na jeden dzień. Am nächsten Tag werden sie gebürstet und zum Trocknen rausgestellt. Następnego dnia wszystkie są oczyszczane szczotkami i wyjmowane z wody, aby wyschnęły. Also alles das, was ihr dort seht, sind die Funde von einem einzigen Vormittag. A więc wszystko, co tutaj widzicie w tych pojemnikach, tych kuwetach, to znaleziska, które były podniesione z tego miejsca wykopalisk tylko przez jedno dopołudnie. Also man ist ungefähr um 14 Uhr wieder im Lager. Czyli my wracamy około godziny 14 z powrotem do naszego obozowiska. Und dann werden die Tonscherben vom Vortag 2 bis 3 Stunden lang gebürstet. I wtedy dopiero zaczyna się praca, około 2-3 godzin, aby skorupy, które poprzedniego dnia były przewiezione, wszystkie dokładnie wyszczotkować. Und Tonscherben, die getrocknet sind, werden gelesen. A skorupy z 3 dni wcześniej, które były już wysuszone,
są teraz, no jak my powiedzieć, dosłownie odczytywane. An Farbe und Form kann man erkennen, aus welcher Schicht, aus welchem Alter sie stammen. Na podstawie koloru tych skorup i kształtu można mniej więcej określić, z jakiego okresu czasu one pochodzą. Ihr kennt das auch aus eurem eigenen Leben. Wy to też znacie z swojego własnego życia. Wenn vielleicht jemand hier 20 Jahre alt ist. Jeżeli ktoś z was może w tym czasie ma 20 lat. Und er guckt sich die Badezimmerkacheln seiner Großeltern an und seiner eigenen, der sieht oft riesige Unterschiede. I gdy przyjrzy się kafelkom w łazience swojej babci i kafelkom, jakie on ma u siebie w domu, to stwierdzi, że jest ogromna różnica. Das gleiche gilt auch für das Geschirr, das benutzt wird. To samo dotyczy również też i naczyń, jakie używane były i są obecnie w kuchni. Das heißt, Keramik kann mir helfen, das Alter zu bestimmen. A to wszystko oznacza, że ceramika pozwala mi określić, z jakiego okresu czasu pochodzą te znaleziska. Wenn die Ausgrabung zu Ende ist, nach ungefähr 6 bis 8 Wochen. Gdy te wykopaliska zakończamy po około 6 czy 8 tygodniach, wird ein Zeppelin geordert, der das Ganze von oben fotografiert. Ihr seht die Kamera, die da dran hängt. To wysyłamy w powietrze na uwięzi balon, taki Zeppelin, sterowiec, który ma podwieszoną kamerę i on z góry wszystko fotografuje. Anschließend gibt es jemanden, der noch jeden einzelnen Stein zeichnet. A jednocześnie mamy kogoś takiego, który cały czas nanosi na mapy każdy pojedynczy kamień. Sicher ist sicher. Bo jak się to mówi, co pewne, to pewne. Wir verlassen uns also nicht nur auf Fotos, sondern machen auch solche Handzeichnungen. My nie ufamy całkowicie tym zdjęciom, ale również i wykonujemy takie ręczne odwzorowanie terenu. Jetzt kommen wir zu dem, was man dort Wichtiges gefunden hat. A teraz możemy przejść do tego, co takiego ważnego myśmy tam w tym mieście odkryli. Ihr seht dort den Grabungsleiter, ein Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Widzicie teraz zdjęcie kierownika całej wyprawy. Jest to profesor Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie. Er steht dort vor einer zusammengebrochenen Mauer. On stoi obok muru, który załamał się. Zusammengebrochene Mauern sind nicht selten. Nie jest to jakimś wielkim znaleziskiem, takie załamane mury. Trotzdem ist diese Mauer einmalig. Ale pomimo tego, ten akurat mur jest jedyny w swym rodzaju. Denn sie stand eigentlich 5 Meter hinter ihm. Dlatego, że ten mur znajdował się na początku swojego istnienia 5 metrów od miejsca, w którym teraz się znajduje. Diese Mauer war 30 Meter lang und 2 Meter dick. Ten mur miał długość 30 metrów i był gruby na 2 metry. Durch irgendein Ereignis muss diese Mauer 5 Meter nach vorne verschoben worden sein. Na skutek jakiegoś potężnego zjawiska ten mur był przesunięty nagle o 5 metrów. Das geht natürlich nicht, indem man sie einfach wegschiebt. Nie da się tego zrobić, że ktoś to po prostu przesunie. Man kann sehen, wie die Mauer in sich zusammengefallen ist. Można też i zobaczyć, w jaki sposób ten mur tutaj się zawalił. Sie hat gewaltige Vibrationsspuren. Oglądamy tutaj potężne ślady byłej wibracji ziemi. Es gibt nur ein einziges Ereignis, das so etwas erklären kann. I w historii zostało zapisane tylko jedno, jedyne zdarzenie, które może nam coś takiego właśnie wyjaśnić, co stało się z tym murem. Und das ist ein Erdbeben. A mianowicie chodzi o trzęsienie ziemi. Und man sieht das auf dem nächsten Bild, da steht auch der Text, aus Amos 1, Vers 1 ist ein solches Erdbeben angekündigt worden. I możemy przeczytać tekst tutaj na tym zdjęciu z księgi proroka Amosa z pierwszego rozdziału, pierwszy wiersz. Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa, miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza króla judzkiego i w czasach Jeroboama syna Joasza króla izraelskiego na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. Das Erdbeben war so gewaltig, dass man danach sogar eine Zeitrechnung durchführte. To potężne trzęsienie ziemi było jedyne w swym rodzaju, także od tego momentu rozpoczęto nawet liczenie na nowo czasu. Kann er mir jetzt wegklicken? Czy mogłeś to wkliknąć? Danke. Man konnte damals ja nicht hinschreiben 450 vor Christus.
W tamtych latach nie można było napisać, po prostu stało się to na 500 lat przed Chrystusem. Niemand wusste ja, wann Christi Geburt ist. Bo przecież nikt nie wiedział, kiedy Chrystus się narodzi. Also braucht man irgendetwas anderes, um ein Alter anzugeben. A więc potrzebowaliśmy coś innego, aby można było określić okres czasu. Und dazu hat man zwei Möglichkeiten. I w tym celu używane były dwie możliwości. Ich kann Könige nehmen. Mógłbym wziąć pod uwagę panującego króla. Zum Beispiel am ersten Tag des zweiten Monats im dritten Regierungsjahr Hiskias. Na przykład mógłbym napisać pierwszego dnia drugiego miesiąca trzeciego roku panowania króla Hiskiasza. Oder ich nehme weltumspannende Ereignisse. Albo wezmę pod uwagę takie zdarzenia, które, mówiąc obrazowo, wstrząsnęły całym światem. Wie hier in Amos 1, Vers 1, zwei Jahre vor dem Erdbeben. Dokładnie tak, jak tutaj to wykorzystał prorok Amos i napisał na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Bis vor kurzem gab es noch keine einzige Spur von diesem Erdbeben und es wurde lange als falsch kritisiert. Do dwóch lat nie było jeszcze wstecz jakiegokolwiek potwierdzenia na temat tego trzęsienia ziemi i wielu to krytykowało, że to może nie było w rzeczywistości. Glücklicherweise fand man in dieser zusammengebrochenen Mauer Olivenkerne. Ale na całe szczęście w tym zawalonym murze znaleziono również też i wciśnięte pomiędzy kamienie tego muru pestki oliwne. Deswegen konnte man das Alter des den Zeitpunkt des Erdbebens bis auf 5 Jahre genau bestimmen. I dlatego było możliwe, aby z dokładnością plus minus 5 lat określić, w którym roku odbyło się to trzęsienie ziemi. Und es deckt sich genau mit der Angabe aus Amos 1. I stwierdzono, że ono się dokładnie pokrywało z tymi danymi, jakie podał tutaj Amos w pierwszym rozdziale. Ich sage nicht, dass ich den Aussagen der Bibel glaube, weil es solche Funde gibt. Ja to mówię nie po to, aby wam pokazać, że ja wierzę w wypowiedzi Biblii tylko na podstawie tych znalezisk. Ich glaube an die Bibel, weil ich überzeugt bin, dass sie das unfehlbare Wort Gottes ist. Nie, ja wierzę w Biblię dlatego, że ona bo jestem przekonany, że ona jest tym nieomylnym słowem Bożym. Aber das Schöne ist, dass es sehr sehr viele außerbiblische Hinweise gibt, dass die Aussagen der Bibel stimmen. Ale najpiękniejsze w tym całym to jest to, że jest wiele takich znalezisk, które cudownie potwierdzają wypowiedzi biblijne. Und dass man sich nicht verrückt machen lassen muss von Menschen, die die Bibel kritisieren und behaupten, alles wäre falsch. I w ogóle nie przerażajmy się tym, że są tacy ludzie, którzy ciągle Biblię krytykują i twierdzą, że to, co Biblia mówi, to jest nieprawda. Hier sehen wir einen weiteren wichtigen Fund. Tutaj widzimy zdjęcie następnego bardzo ważnego znaleziska. Ein Altar, der jetzt nur noch aus zwei Hörnern besteht. Widzimy tutaj ołtarz, który jest wyposażony, teraz to widać, w dwa narożniki. Nun das Interessante an dem Altar ist, dass er aus einem Stück gehauen wurde. Ale interesujące jest to, że ten ołtarz jest tutaj wykuty z jednego bloku skalnego. Und nicht nur das, auch seine Maße. Nie tylko to, ale również i wymiary tego ołtarza. Man sieht das hier einmal in dem wissenschaftlichen Artikel. To wszystko zostało umieszczone w artykule naukowym. Der Altar hat genau die gleichen Maße wie der Räucheraltar in der Stiftshütte. I tu jest napisane, że ołtarz ten ma dokładnie takie same wymiary jak ołtarz kadzidlany, który był zbudowany przez Mojżesza w tym przybytku na pustyni. Das ist natürlich nicht der Altar der Stiftshütte. Naturalnie to nie jest ten ołtarz, który tam był w przybytku na pustyni. Der war natürlich aus Holz, er musste ja auch durch die Wüste getragen werden. Bo ołtarz tam w przybytku był wykonany z drzewa akacjowego, po prostu musiano go przecież na pustyni nosić. Dieser Altar wiegt über 500 Kilogramm, der hier steht. A ten ołtarz ze skały czy z kamienia, on jest ciężki, on waży ponad 500 kilogramów. Aber das Interessante ist, dass dieser Altar die gleichen Maße hat wie der Altar der Stiftshütte. Ale interesujące jest to, że ten ołtarz ma te same wymiary jak ten ołtarz, który jest opisany
i stosowany w przybytku na pustyni. Er war so zwei Ellen hoch und eine Elle mal eine Elle in der Fläche. On jest w wysokości dwóch łokci i powierzchnia jego to łokieć na łokieć kwadratowa. Es war also ein Maß, das man damals für Altäre benutzte. A więc to też potwierdza, że jest to wymiar, który w tamtych czasach był zwyczajowo przez wiele narodów stosowany przy budowaniu ołtarzy. Also auch solche Zahlen sind nicht erfunden, sondern tatsächlich reell. A więc również i wszystkie tego rodzaju podane wymiary w Biblii to nie są wymysłem, tylko one są wymiarami realnymi istniejących przedmiotów w rzeczywistości. Man kann daraufhin sogar ausrechnen, dass die Elle ungefähr 49 cm betrug. Można też i określić za pomocą tych znalezisk, że łokieć miał około 49 cm. Hier sieht man noch einmal die Bibelstelle aus 2. Mose 30, die Verse 1 und 2, wo die Maße des Altars beschrieben werden. Tak, tutaj mamy na nowo też i zobrazowany wiersz z drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia z 30 rozdziału, pierwszy i drugi wiersz. Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, zrobisz go z drewna akacjowego. Będzie na łokieć długi i na łokieć szeroki, czworograniasty, a wysokości na dwa łokcie. Narożniki jego będą z nim stanowiły jedną całość. Auf dem nächsten Bild sieht man eine Jesaja-Rolle. Na następnym zdjęciu widzimy tutaj zwój Księgi Izajasza. Die Jesaja-Rolle ist das bestbezeugteste Buch des Alten Testamentes. I ta Księga Izajasza jest najlepiej potwierdzoną księgą Starego Testamentu. Und gleichzeitig das Bibelbuch im Alten Testament, das am zweitmeisten kritisiert wurde. A jednocześnie jest to drugą księgą ze Starego Testamentu, która najbardziej jest podważana przez wszystkich, którzy krytykują Słowo Boże. Denn wenn das alles stimmt, was in dieser Rolle steht, ist das der Tod der Bibelkritik. Jeżeli wszystko jest prawdą, co jest napisane w tym zwoju, to jednocześnie dla nas oznacza śmierć wszystkich krytyk w stosunku do Biblii. Das Besondere ist die Erwähnung eines Königsnamens, nämlich des Königs Kyros. Szczególną rzeczą, która tutaj możemy zauważyć, to w tej księdze Izajasza znajdujemy wzmiankę o królu Cyrusie. Zum Beispiel in Jesaja 44, Vers 28. Na przykład ten cytat z Izajasza z 44 rozdziału, 28 wiersz, który mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystkę wolę moją wykona i rzecze Jeruzalemowi będziesz zbudowane, a kościołowi będziesz założony. Przepraszam, nie widzę dokładnie. Gott kündigt hier an, dass der Tempel noch einmal wieder aufgebaut werden wird. Tutaj wyraźnie czytamy o tym, że Bóg to ogłosił, że świątynia jego w Jerozolimie będzie na nowo odbudowana. Und dass das Volk Israel wieder in sein Heimatland zurückkehren darf. I że lud izraelski będzie mógł z powrotem powrócić do swojej ojczyzny z niewoli babilońskiej. Lange Zeit dachte man, das wäre nur eine Erfindung, was da steht. Długi czas krytycy Słowa Bożego myśleli, że to wszystko jest wymyślone, co tam jest napisane. Bis man diesen Kyros-Zylinder fand. Aż do czasu, gdy znaleziono ten cylinder Cyrusa. Den hat Kyros selbst geschrieben. Ten cylinder Cyrusa został osobiście zapisany przez tego króla Cyrusa. Und da steht das gleiche drauf wie das, was auch in der Bibel steht. I w tym tekście jego jest dokładnie napisane to, co jest też i napisane w Biblii. Ja, Kyros, czyli Cyrus, król imperium, wielki i potężny król, król Babilonii, król Babilonu, król Sumeru i Akadu, król czterech krańców ziemi, miasta po tamtej stronie Tygrysu, których miejsca zamieszkania zostały zniszczone, zgromadziłem wszystkich ich mieszkańców i skierowałem ich do swoich siedzib. Das stimmt also schon mal alles. A więc wszystko się tutaj zgadza z prawdą. Aber was macht jetzt diese Aussage dort im Buch Jesaja so außergewöhnlich besonders? Ale dlaczego ta wypowiedź z Księgi Izajasza 44 rozdziału jest tak szczególnego rodzaju?
dass Jesaja diese Prophezeiung aufgeschrieben hat, 200 Jahre bevor Kyros geboren worden ist. To właśnie to, że Izajasz zapisał to w swojej księdze na 200 lat przed narodzeniem tego króla Cyrusa. Ihr müsst euch vorstellen, was das bedeutet. Wyobraźcie sobie, co to praktycznie oznacza. Da haben wir eine extrem präzise Voraussage über einen Mann, der war noch gar nicht geboren worden. Ekstremalnie precyzyjna wypowiedź dotycząca męża, który w ogóle jeszcze się nie narodził. Da haben wir eine Voraussage über den Herrscher der Perser, wo die Perser ein völlig unbedeutendes Völkchen damals gewesen sind zur Zeit Jesajas. Mamy tutaj tak dokładną wypowiedź o narodzie Persów, gdy ten naród jeszcze był niewielkim, nic nieznaczącym, maleńkim narodem za czasów, gdy Izajasz to pisał. Da haben wir eine Voraussage darüber, dass Völker aus der Gefangenschaft wieder in ihre Heimatländer geführt werden, die noch gar nicht in Gefangenschaft waren zur Zeit Jesajas. Mamy tutaj wypowiedź dotyczącą wyprowadzenia z niewoli takich narodów, które w momencie wypowiadania tego przez Izajasza w ogóle w tej niewoli się nie znajdowali. Ihr versteht, ein Mensch kann eine solche Voraussage nicht aussprechen. Tak, Bóg nie jest człowiekiem, który by nie był w stanie, człowiek nie byłby w stanie takich wypowiedzi uczynić. So etwas kann nur Gott. Coś takiego potrafi uczynić tylko Bóg. Und das ist den Bibelkritikern auch klar. I to oczywiście stało się jasne również i dla wszystkich krytyków tekstu Słowa Bożego. Und deswegen versucht man dieses Buch Jesaja umzudatieren. I to dlatego próbuje się teraz tą księgę Izajasza przedatować, czyli zmienić datę powstania. Um aus der Voraussage eine einfache Nacherzählung zu machen. Aby z tego, co było prawdziwie przepowiednią, uczynić po prostu tylko sprawozdanie z wydarzenia historycznego. Jeder Mensch weiß, wenn die Bibel wirklich präzise Voraussagen enthält, dann muss sie das Wort Gottes sein. I każdy człowiek wie, że jeżeli Biblia zawiera tak precyzyjne przepowiednie, to to oznacza, że Słowo Boże jest tylko i wyłącznie nam dane przez Boga. Weil man das nicht haben will, versucht man dieses Buch zu bekämpfen. A ponieważ tego niestety ludzie nie chcą mieć, to próbują zwalczać Słowo Boże. Wer die Bibel einmal sorgfältig liest, der stellt fest, dass wir dort über 2000 Voraussagen haben, die sich genauso präzise erfüllt haben. Jeżeli ktoś dokładnie czyta Słowo Boże, to stwierdzi, że spełniło się już do dzisiejszych czasów ponad 2000 przepowiedni proroc dotyczących późniejszych czasów. Die Prophetie in der Bibel ist der stärkste Hinweis, den Gott uns gegeben hat, dass die Bibel von Gott sein muss. Właśnie spełnione proroctwa w Biblii to są najmocniejszym dowodem na to, że Biblia, Słowo Boże, została nam dane przez samego Boga. Und so schreibt der Historiker Flavius Josephus. I tak możemy tu przeczytać, że historyk Józef Flawiusz napisał, dass Kyros völlig erstaunt war, als er eine Jesaja-Rolle in den Händen hielt. Że król Kyros, czy Cyrus, zależy jak się wypowiada, ze zdziwieniem przeczytał oświadczenie o sobie samym zapisane w księdze proroka Izajasza i wydał polecenie do powrotu Żydów do Jerozolimy. Kyros war ein religiöser König, das weiß man aus der Geschichte. Cyrus był bardzo religijnym człowiekiem, a to poświadcza też i historia. Der kannte die Bibelschrift oder die religiösen Schriften der anderen Völker. On znał religijne pisma innych narodów. Man weiß von Inschriften, dass er sie gelesen hat. Man weiß von Inschriften, dass er die Schriften anderer Völker gelesen hatte. Z napisów, jakie mogliśmy znaleźć, czy ludzie znaleźli na jego pałacach, możemy dowiedzieć się, że król Cyrus czytał księgi religijne innych narodów. Jetzt kann ich mir Kyros gut vorstellen. Ja naprawdę mogę sobie doskonale wyobrazić Cyrusa w tym momencie. Der liest die Jesaja-Rolle. W pewnym momencie on wziął do ręki zwój księgi Izajasza. Kommt zu Kapitel 44. Dotarł aż do 44 rozdziału. Findet den Namen Kyros. Stwierdził, że tam jest zapisane imię Cyrus. Huch, das bin ich ja. Pomyślał sobie, o, to ja jestem nim. König der Perser, stimmt, bin ich auch. Tam jest napisane król Persji. Zgadza się, przecież jestem królem.
Die Völker sind in Gefangenschaft geführt. Stimmt, haben meine Vorfahren gemacht. Narody zostały uprowadzone do niewoli. Zgadza się, to wszystko zrobili moi przodkowie. Wann hat Jesaja das aufgeschrieben? 200 Jahre vor meiner Geburt? Kiedy to Izajasz napisał? 200 lat przed moim narodzeniem? Dann kann das Ganze nur von Gott sein. To nic innego, jak ta księga jest tylko i wyłącznie nam dana przez Boga. Dann will ich besser mal das tun, was Gott da von mir erwartet. Lepiej zrobię to, co Bóg ode mnie oczekuje. Und ich lasse die Völker wieder aus ihrer Gefangenschaft in ihre Heimatländer ziehen. I lepiej będzie, jeśli pozwolę wszystkim narodom wrócić do ich własnych ojczyzn, z których zostali uprowadzeni. Das schreibt ein Geschichtsschreiber aus damaliger Zeit. Właśnie o tym opisuje historyk, który w tamtych czasach żył. Hier in diesen Höhlen von Qumran hat man interessanterweise eine komplette Schriftrolle gefunden. Tutaj w tych jaskiniach wokół Morza Martwego w Qumran, co jest bardzo interesujące, we wielu dzbanach glinianych znaleziono właśnie jedną kompletną księgę w formie zwoju Izajasza. Und das war die Rolle Jesaja. To był właśnie zwój księgi Izajasza. War das Zufall? Czy to przypadek? Ich glaube, das war die Hand Gottes. Myślę, że to jest ręka Boża, która tym kierowała. Denn auf dem nächsten Bild sieht man, dass diese Rolle aus einem Guss ist. Dass diese Rolle aus einem Stück besteht. Bo widzimy na następnym zdjęciu, że ten zwój księgi Izajasza jest wykonany z jednego kawałka. Die Bibelkritiker würden nämlich am liebsten diese Rolle in der Mitte durchschneiden. A krytycy Biblii najchętniej to by ten zwój w środku przecięli. Und behaupten, der erste Teil wäre von Jesaja und der zweite ist von einem anderen Mann viel später geschrieben worden. I oni twierdzą dzisiaj, że pierwsza część jest napisana przez Izajasza, a druga część została dopisana przez o wiele później żyjącego innego człowieka. Aber diese Rolle zeigt, dass das nicht der Fall sein kann. Ale ten zwój akurat dowodzi tego, że tak nie mogło być. Es ist eine durchgehende Handschrift. Gdyż jest to jeden w jednym ciągu sporządzony rękopis. Und so etwas zu behaupten ist keine Kleinigkeit. A coś takiego twierdzić, to nie jest drobnostka. Denn wer so etwas behauptet, macht Jesus Christus zum Lügner. Bo kto coś takiego twierdzi, to jednocześnie robi Pana Jezusa Chrystusa kłamcą. Der Jesus zitiert selbst im Neuen Testament mehrmals aus dem Buch Jesaja. Bo osobiście sam Pan Jezus wielokrotnie w Nowym Testamencie cytuje zdania z księgi proroka Izajasza. Und die interessanteste Stelle dazu ist Johannes 12. A najbardziej interesujące miejsce możemy znaleźć w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Da heißt es in Vers 38, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Ein Zitat aus Jesaja 53. Przeczytajmy ten wiersz, księga Ewangelii Jana, 12 rozdział, 38 wiersz. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Jest to cytat z 53 rozdziału, wiersz pierwszy z księgi proroka Izajasza. Und jetzt pass auf, wie Vers 39 fortfährt. A teraz zwróćmy uwagę na to, jak wiersz 39 tą myśl kontynuuje. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu Izajasz powiedział. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Zaślepił ich oczy i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby nie, się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. Und das ist ein Zitat aus Jesaja 6. A to znowu jest cytat ze 6 rozdziału, pierwszy wiersz. Jeszcze to dokończę. To powiedział Izajasz. Das heißt, hier wird aus der zweiten und aus der ersten Hälfte des Buches Jesaja zitiert. I tutaj widzimy, że mamy tutaj w tym jednej wypowiedzi Jezusa Chrystusa cytaty, które są z drugiej części księgi Izajasza i z pierwszej części. Und es heißt ganz klar, dass Jesaja der Autor von beiden Teilen ist.
I to jest całkowicie jasne, że Pan Jezus tutaj pokazuje, że Izajasz jest autorem całej tej księgi od początku do końca. Also dieses Buch zu zerschneiden ist keine Kleinigkeit, es ist eine schreckliche Sünde. A ciąć tą księgę i twierdzić to, co poprzednio powiedzieliśmy, to nie jest drobnostka, to jest naprawdę straszny grzech. Dort oben rechts sehen wir das älteste komplette Alte Testament aus der Zeit 1000 nach Christus. U góry to, co widzimy, to jest kompletny Stary Testament, który pochodzi z czasów Pana Jezusa. Die Jesaja-Rolle ist 1200 Jahre älter als dieses Buch. Also wir sehen rechts die älteste komplette Bibel aus der Zeit 1000 nach Christus. Przepraszam, po prawej stronie widzimy całą kompletną Biblię, która pochodzi z roku 1008 naszej ery. Die Jesaja-Rolle dagegen ist 1200 Jahre älter als diese Bibel. I ten zwój Księgi Izajasza jest starszy od tej z prawej strony kompletnej Biblii o 1200 lat. Und sie ist sogar ungefähr 5 bis 6000 Kilometer Luftlinie von dem Entstehungsort des Buches entfernt. A dodatkowo istnieje różnica odległości około 5000 kilometrów pomiędzy powstaniem tych dwóch ksiąg. Beide Handschriften können also nicht die gleiche Vorlage gehabt haben. I jest to niemożliwe, aby te obydwa rękopisy miały za podstawę przepisywania dokładnie te same wzorce. Und trotzdem sind diese beiden Handschriften nahezu identisch. A pomimo tego obydwa rękopisy są prawie że identyczne. Niemand von euch schreibt so sorgfältig. Nikt z nas nie przepisuje tak dokładnie. Auch wenn es viele, viele Regeln gab. Nawet jeżeli było wiele, wiele reguł zachowywanych przy przepisywaniu, kein Buch ist so sorgfältig geschrieben worden wie das Alte Testament. To żadna inna księga świata nie jest tak dokładnie przepisywana jak Stary Testament. Alles, was man hat, stimmt nahezu hundertprozentig miteinander überein. Bo wszystko, co my do dzisiaj posiadamy, to zostało prawie że w 100% dokładnie tak samo przepisane. Nun, ich habe es vorhin einigen schon auf der Ausstellung erzählt, die Regeln der Schreiber waren hammerhart. Ja już to niektórym z was na wystawie opowiadałem, jakie były twarde reguły obowiązujące przy przepisywaniu. Und alle Schüler, die hier sitzen, können froh sein, dass sie die Regeln nicht in der Schule haben. I wszyscy uczniowie, którzy na tej sali siedzą, niech się cieszą, że takich zasad przepisywania nie wprowadzono w waszych szkołach. Ja, wenn du dich bei so einer Schriftrolle einmal verschreibst, fängst du wieder von vorne an. Bo gdybyś się pomylił przy przepisywaniu takiego zwoju Księgi Słowa Bożego, to rozpoczynasz pracę od początku. Und es gibt noch eine zweite Regel, die gerade für die Jungen fast unmöglich ist umzusetzen. Jest jeszcze druga reguła, która szczególnie dla chłopców jest prawie że niemożliwą rzeczą, aby ją w życiu wprowadzić. Wenn ein Buchstabe nicht klar zu lesen ist, schreibst du ebenfalls nochmal neu. Jeżeli jedna jedyna literka nie byłaby wyraźnie napisana, zaczynasz przepisywanie takiego zwoju księgi od początku. Wahrscheinlich werden die meisten hier noch im fünften Schuljahr. Większość z nas z pewnością by jeszcze siedziało w piątej klasie. Wenn man fertig ist mit dem Schreiben, werden die Buchstaben gezählt und überprüft. Gdy zakończy się przepisywanie całego zwoju, to wszystkie litery są liczone według specjalnego systemu i sprawdzane. Und wieder gilt die gleiche Regel. I znowu obowiązuje ta sama reguła. Wenn die Anzahl nicht übereinstimmt, schreiben wir nochmal neu. Jeżeli suma końcowa danej kolumny nie zgadza się, zaczynamy pisanie od początku. Hier kommt der Vers, den ich eben gelesen habe aus Matthäus 5. Tutaj oglądamy ten wiersz z Ewangelii Mateusza, 18 wiersz. Wo die beiden kleinsten Buchstaben des hebräischen und griechischen Alphabets erwähnt werden, das Strichlein und das Jota. O tym, żeśmy, ten wiersz żeśmy czytali. Tutaj w tym wierszu wspomniane są najmniejsze właśnie litery alfabetu hebrajskiego, jota i kreska.
Ich habe euch das hebräische Alphabet dort abgebildet. Ja, tutaj na dole przedstawiam cały alfabet hebrajski. Und der zweite Buchstabe von rechts in der oberen Zeile ist das Jota. I druga litera u góry, w rzędzie górnym, druga od lewej strony, to jest właśnie Jota. Ganz von rechts. Von rechts. Od prawej strony, przepraszam. Ganz klar der kleinste Buchstabe des Alphabets. Jak to wyraźnie widać, jest to najmniejsza literka całego alfabetu. Gott passt auf, dass nicht verloren geht. To Bóg właśnie czuwał nad tym, aby ta najmniejsza literka nawet też nie zaginęła. Das ist schon eine gewaltige Aussage. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Aber die Funde zeigen, dass das tatsächlich so ist. Ale wszystkie znaleziska to potwierdzają, że w rzeczywistości tak jest. Vielleicht noch ein paar kurze Beispiele. Hier ein kleiner Kegel. Jeszcze kilka krótkich przykładów. Tutaj mały stożek widzicie. Beschrieben mit Keilschrift. Zapisany jest pismem klinowym. Er stammt aus der Zeit 2400 vor Christus. On pochodzi z czasu 2400 roku przed Chrystusem. Das einzig interessante Wort für uns ist die Stadt Erek. Jedyne interesujące słowo z całej tej wypowiedzi to jest nazwa miasta Erek. Diese Stadt gab es also tatsächlich. To miasto w rzeczywistości, jak widać, jest potwierdzone, istniało. Auf dem nächsten Bild haben wir den Bibeltext aus 1. Mose 10, Vers 10. Na następnym slajdzie widzimy tekst biblijny z pierwszej księgi Mojżeszowej, 10. rozdział, 10. wiersz. Und auch dort wird die Stadt Erek als zweite Stadt erwähnt. I również i w tym cytacie miasto Erech, czy Erek, zależy jak jest zapisane, też jest wymienione. Das heißt, wenn die Bibel eine solche Stadt erwähnt, auch wenn sie steinalt ist, es gab diese Stadt tatsächlich. Więc to oznacza, jeżeli Biblia wspomina nazwę takiego miasta, nieważne jak starego, z jakiejkolwiek epoki, to oznacza, że ta wypowiedź Biblii jest prawdziwa, bo to miasto rzeczywiście istniało. Hier sieht man eine Keilschrifttafel aus der Zeit 3000 vor Christus. Tutaj widzicie tabliczkę pisma klinowego z tego czasu około 3000 lat przed Chrystusem. Eine Silbenschrift. Tutaj widzicie przykład pisma sylabowego. Dort sieht man eine Alphabettafel aus der Zeit 1500 vor Christus. A po prawej stronie widzicie tabliczkę z pismem alfabetycznym około 1500 lat przed naszą erą. Als Mose anfing die fünf Bücher Mose zu schreiben, konnte er sogar auf ein Alphabet zurückgreifen. Gdy Mojżesz zaczął pisać pięcioksiąg Mojżeszowy, to on właśnie mógł skorzystać już z pisma, które posługiwało się alfabetem. Kommen wir kurz zum Neuen Testament. I teraz króciutko możemy przejść do Nowego Testamentu. Man sieht hier eine Bibel, wie sie sehr häufig in der Kirche benutzt wird. Tutaj mamy zdjęcie Biblii, która bardzo często była używana w kościołach. Ein sogenanntes Lektionar. Tak zwany lekcjonarz. Darin stehen die vier Evangelien. W tej księdze były zapisane cztery Ewangelie. Aber nach bestimmten Themen angeordnet. Uporządkowane według poszczególnych tematów. Das heißt, wenn es mit der Geburt von Jesus Christus beginnt. A więc jeżeli ta księga rozpoczyna się od opisu narodzenia Jezusa Chrystusa, dann setzt man direkt hintereinander, was in den verschiedenen Evangelien über die Geburt steht. To wszystkie teksty czterech Ewangelii były umieszczone jeden pod drugim dotyczące akurat tego jednego zdarzenia. Und wenn es am Ende die Auferstehung geht, a jeżeli pod koniec mowa jest o zmartwychwstaniu, dann setzt man schön hintereinander, was Matthäus, was Markus, was Lukas und was Johannes über die Auferstehung schreiben. To też pięknie w tym porządku Mateusza, Marka, Łukasza i Jana wszystko jest zacytowane, co te Ewangelie na temat zmartwychwstania Pana Jezusa nam przekazują. Es ist also der echte Bibeltext. A więc chodzi tutaj o prawdziwy tekst biblijny, nur etwas anders angeordnet. Tylko troszeczkę inaczej uporządkowany. Das machte damals auch Sinn. To w tamtych latach miało też i sens. Im Mittelalter gingen die Leute oft gerne in die Kirche. Bo w średniowieczu ludzie chętnie chodzili do kościoła. Aber sie verstanden oft sehr wenig. Ale oni niestety niewiele rozumieli.
Es gab ja keine Schulpflicht und nichts und deswegen konnten die meisten überhaupt nicht lesen. Nie było obowiązku szkolnego i większość ludzi nie potrafiła ani pisać, ani czytać. Und dann half ihnen das, sich etwas besser in der Bibel zurechtzufinden. I taki lekcjonarz im pomagał, aby lepiej poznać treść Biblii. Hier sieht man eine Papyrushandschrift. Tutaj widzimy rękopis, który jest sporządzony na papirusie. Die deswegen so interessant ist, weil sie aus der Zeit 125 nach Christus stammt. Który jest dlatego tak bardzo interesujący, bo powstał w roku 125 naszej ery. Das heißt, ich habe hier eine Handschrift, die 30 Jahre nach dem Original entstanden ist. A więc mamy tu przed sobą rękopis, który powstał tylko 25 lat później niż oryginał. Hier sieht man noch eine Papyrushandschrift, wieder aus Ägypten. Tu znowu mamy rękopis na papirusie sporządzony, znowu znaleziony w Egipcie. Sie ist spätestens 80 Jahre, da sie, man weiß nicht genau, was sie entstanden ist, vielleicht 80 nach Christus. Dokładnie nie można tego stwierdzić, ale prawdopodobne jest, że został zapisany w 80. roku naszej ery. Dann habe ich hier eine Handschrift, die 20 Jahre nach dem Original entstanden ist. I tu mamy taki odpis, który tylko jest 20 lat starszy niż oryginał. Um diese Zahlen richtig zu verstehen, muss ich einen Vergleich bringen. Aby te wszystkie liczby dokładnie dobrze zrozumieć, to muszę wam tutaj przytoczyć pewne zestawienie liczbowe. Es tut mir leid, dass das in Deutsch ist, aber wir konnten es schlecht übersetzen, weil es ein Bild ist. Przykro mi bardzo, że to jest w języku niemieckim, ale było to trudne do przetłumaczenia, dlatego że cały ten tekst to jest jedno, jedyne zdjęcie i trudno tutaj coś dodawać. Fast jeder kennt Cäsar. Z pewnością każdy z was zna cesarza Cezara. Und von Cäsar, von seinem Werk Der Gallische Krieg, kennen wir heute noch 9 Handschriften. A dziełem, jakie napisał Cezar, to była książka opisująca wojny z Galami. Aber guck mal, sie sind alle erst 900 Jahre nach seinem Original entstanden. Ale spójrzcie, wszystkie te odpisy powstały 900 lat po powstaniu oryginału. Das heißt, ich habe eine riesige Fundlücke. A więc mamy tutaj w tym okresie ogromną przestrzeń czasową, w której nic nie było zapisane albo nic żeśmy nie znaleźli. Und obwohl das so unsicher aussieht, ist jeder Historiker überzeugt, dass Cäsar den Gallischen Krieg geschrieben hat und ich selbst auch. I pomimo, że tak jest ogromna tutaj luka czasowa, to naukowcy, a ja też i osobiście jestem o tym przekonany, że Cezar sam osobiście tą książkę napisał. Aber jetzt guckt ihr unten mal das Verhältnis beim Neuen Testament an. Ale spójrzcie teraz na dół, jak wygląda to porównanie w przypadku Nowego Testamentu. Ich habe einen Abstand zum Original von manchmal nur 25 Jahren. Znajdujemy tutaj odległość pomiędzy odpisem a oryginałem w niektórych przypadkach tylko 25 lat. Und man hat 5500 Handschriften gefunden. I znaleziono odpisy w ilości 5500 egzemplarzy. Wir haben kein Buch der Antike, das besser bezeugt ist als das Neue Testament. Żadna inna księga antyczna nie jest dokładniej poświadczona przez ilość egzemplarzy jak właśnie Nowy Testament. Und wenn sich die Christen wirklich mal verschrieben haben beim Abschreiben des Neuen Testamentes, ist das gar nicht so schlimm. I nawet jeżeli chrześcijanie tak dokładnie nie przepisywali jak Żydzi i się pomylili przy przepisywaniu, to wcale nie było tak tragiczne. Denn bei 5500 Handschriften kann man solche Fehler raussubtrahieren. Dlatego, że można wyodrębnić tego rodzaju błędy, mając do dyspozycji 5500 innych rękopisów. Hier ist das Ganze noch einmal zusammengefasst. Wszystko to razem teraz po prawej zostało zesumowane, takie podsumowanie zrobione. Denn wir haben ja nicht nur die kompletten Abschriften, wir haben noch 9000 und 20000 zit, also wir haben noch 9000 Manuskripte in mit kleinen Buchstaben geschrieben. Bo nie tylko mamy znalezione ponad 5000 tych odpisów Nowego Testamentu, ale do tego dochodzi jeszcze ponad 9000 manuskryptów starych tłumaczeń. Was damals die ganz am Anfang die Mönche in den frühen Klöstern taten.
A wszystko to dokonywali tłumaczenia mnisi w klasztorach. Und wir wissen heute, dass für die Mönche das Abschreiben der Bibel eine der wichtigsten Aufgaben war. I my dzisiaj wiemy, że przepisywanie Biblii to dla mnichów w tamtych czasach było najważniejszym zadaniem życiowym. Es ist für uns unvorstellbar, was damals in den Kirchen und in den Klöstern geleistet worden ist. Jest to dla nas niewyobrażalnie wielkie dzieło, jakie wtedy w klasztorach i w kościołach zostało dokonane przez mnichów. Diese Schreiber hatten eine echte Liebe zum Wort Gottes. Wszyscy ci pisarze naprawdę kierowali się szczerą, prawdziwą miłością do Słowa Bożego i do Boga. Dann haben wir noch 20.000 Zitate bei den alten Kirchenvätern, wo also richtige Bibeltextpassagen wiedergegeben werden. Poza tym znaleziono ponad 20 tysięcy cytatów z Biblii w pismach starych ojców Kościoła, gdzie całe duże urywki pisma zostały zacytowane. Wenn du heute deine Bibel aufschlägst, kannst du sicher sein, dass du den richtigen Text in den Händen hältst. I gdy dzisiaj otworzysz twoją Biblię, to możesz być pewny, że trzymasz jedyny pod względem doskonałości tekst. Diese Bibel habe ich als Original im Museum. Ten egzemplarz Biblii mam w oryginale w muzeum. Z einer ähnlichen Bibel habe ich auf der Ausstellung eine Doppelseite ausgestellt. Podobną, podwójną kartę z takiej Biblii ja wystawiam obecnie na wystawie tu w Polsce. Da könnt ihr sehen, dass diese Bibel nicht größer ist als diese. I tam możemy się przekonać, że ta Biblia nie jest większa niż ta, którą mam w swoich dłoniach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie klein die Buchstaben sind. Nie jesteście w stanie sobie nawet wyobrazić, jak małe są literki, które tam są umieszczone. Der Mönch, der diese Bibel 1000 nach Christus geschrieben hat, war bereit, sein Augenlicht zu opfern, so eine Bibel zu schreiben. I mnich w tym okresie czasu około 1000 lat po narodzeniu Chrystusa był gotowy do takiego poświęcenia, aby poświęcić swoje własne oczy, aby przepisywać Słowo Boże. Ich möchte noch ein letztes Beispiel bringen, auch wenn es etwas schwierig ist. Chciałbym jeszcze jeden dość trudny przykład teraz przytoczyć. Da ist die Frage, ob Nabonid oder Belsazar. Chodzi tutaj o rozstrzygnięcie tego pytania, o kogo teraz, o kim jest mowa, Nabonid czy Baltazar. Belsazar war leider ein sehr, sehr gottloser König. Baltazar sam w sobie był bardzo bezbożnym królem, der sogar offen gegen Gott spottete, który w jawny sposób naśmiewał się z Boga. Er nahm nämlich die Gefäße des Tempels aus Jerusalem, die sein Vater geraubt hatte, und betrank sich daraus. On zabrał naczynia, które zostały wywiezione przez jego ojca ze świątyni w Jerozolimie, i używał ich na swoich ucztach i upijał się z nich. Und plötzlich kommt die Hand Gottes. I nagle zobaczył na ścianie rękę Bożą, und schreibt etwas an den Felsen, która pisała na tej skale, czyli na tej ścianie tego zamku. Und auf diesem Felsen steht dann übersetzt drauf gewogen, gewogen und für zu leicht empfunden. I tam na tym, w tym tekście było napisane zważony, przepraszam, policzony, policzony, zważony i podzielony. Das heißt, Belsazar, pass auf, Gott hat dein Leben auf seine göttliche Waagschale gelegt. A to wszystko oznaczało, Baltazar, uważaj, Bóg twoje życie położył na swojej wadze. Und diese Waagschale war nicht in der Waage, die hing an einer Seite runter. I ta waga nie była zrównoważona, ona z jednej strony przeważyła. Belsazar, du musst dringend was tun, wenn du nicht einmal von Gott ewig gerichtet werden möchtest. Baltazarze, uważaj, ty musisz podjąć działanie, aby nie być wiecznie sądzony przez Boga. Und jetzt sieht man, wie herrlich die Botschaft der Bibel ist. I potem możemy też zobaczyć, jak wspaniałe jest poselstwo Biblii. Denn Gott zeigt uns auch im Neuen Testament, dass es einen Weg gibt, zu ihm zu kommen. Bo Bóg nam pokazał w Nowym Testamencie drogę, na której my możemy przyjść do Niego. Und das Schöne ist, dass man sich diesen Platz bei Gott nicht erarbeiten muss. Najpiękniejsze to jest to, że nie możemy sobie zasłużyć na to miejsce przy boku Boga. Sonst hätten kranke Menschen keine Chance, zu Gott zu kommen. Bo inaczej by chorzy ludzie nie mieli szansy, aby dojść do Boga. Und es ist gut, dass man sich diesen Platz bei Gott nicht erkaufen muss.
Jak to dobrze, że również nie można sobie kupić tego miejsca u Boga. Sonst hätten arme Menschen keine Chance zu Gott zu kommen. To wtedy też i biedni ludzie nie mieliby szansy, aby dojść do Boga. Gott hat einen Weg gefunden, der für jeden gangbar ist. Bóg właśnie postanowił taką drogę, która jest dla każdego człowieka możliwą do pójścia. Man muss glauben, dass Jesus Christus für einen am Kreuz gestorben ist. Należy uwierzyć, że Jezus Chrystus za każdego osobiście zmarł na krzyżu Golgoty. Und man muss ihm seine Sünden bekennen. I trzeba mu wyznać swoje grzechy. So einfach und herrlich ist dieser Weg. Taką prostą i wspaniałą jednocześnie jest ta droga. Und daran sieht man, Gott hat einen Weg gefunden, den jeder gehen kann. I po tym możemy poznać, że Bóg obmyślił taką drogę, po której każdy może pójść. Völlig egal, ob du reich oder arm bist. Obojętne, to jest całkowicie, czy ty jesteś bogaty czy biedny. Ob du intelligent bist oder weniger schlau. Czy ty jesteś inteligentny czy mniej sprytnym człowiekiem. Ob du alt oder ob du jung bist. Nieważne, czy ty jesteś starym człowiekiem czy ty jesteś młodym. Es ist ein Weg, den jeder gehen kann. So genial sind Gottes Ideen. To jest droga, którą każdy może pójść. Tak genialne są właśnie idee Boże. Balthasar interessierte das nicht. Niestety Baltazara to w ogóle nie interesowało. Er hatte zwar Angst, aber kehrte nicht zu Gott um. Wprawdzie przestraszył się, ale on nie nawrócił się do Boga. Lange Zeit dachte man, diese Geschichte wäre erfunden. Długi czas ludzie myśleli, że cała ta historia jest wymyślona. Denn aufgrund von Kaltschrifttafeln wusste man, dass eigentlich der Herrscher Nabonid hieß. Bo na podstawie znalezisk tych tabliczek z pismem klinowym możemy się dowiedzieć, że panującym w Babilonie był król o imieniu Nabonid. Und ein Belsazar tritt in dieser Königslinie überhaupt nicht auf. I to imię Baltazar w ogóle nie było wymienione w wszystkich rodowodach królewskich. Jetzt kommen wir zu unserem letzten archäologischen Fund als Beispiel. I teraz możemy przejść do naszego ostatniego znaleziska archeologicznego. Man hat einen solchen Zylinder gefunden, den Nabonid selbst geschrieben hat. Bo właśnie znaleziono tego rodzaju cylinder, który został osobiście zapisany przez Nabonida. Wir brauchen das nicht alles zu lesen, nur zwei Sätze dazu. Nie musimy tego wszystkiego czytać po kolei, ale chciałbym tylko powiedzieć dwa zdania co do tego. Zum einen wird dort Belsazar erwähnt. Po pierwsze, tutaj jest wymieniony z imienia Baltazar. Zum anderen sagt Nabonid, er war Vize, er war Satzkönig. A po drugie, Nabonid tutaj wyraźnie określa Baltazara jako takiego zastępczego króla. Wir haben also tatsächlich eine Inschrift, wo steht, dass Belsazar König war, aber als Ersatzmann. I rzeczywiście mamy tu napis, który to potwierdza, że Baltazar bywał królem w tym momencie, gdy nie był obecny król Nabonid, bo był na jakiejś wyprawie. Und so einen Ersatzmann brauchte man ganz dringend früher. A tego rodzaju zastępców króla to w dawnych latach bardzo potrzebowano. Denn wenn die damals eine Stadt eroberten, dann ging das nicht schnell. Bo gdy w tamtych czasach zdobywano jakieś miasto, to nie działo się to zbyt szybko. Nebukadnezar hat zum Beispiel die Stadt Tyros 13 Jahre belagert. Na przykład Nebukadnezar oblegał miasto Tyr przez 13 lat. Da brauche ich einen Ersatzmann, der zu Hause regiert. Aby to dokonać, to on potrzebował w swoim własnym królestwie jakiegoś zastępcy, który go tam zastępował. Und so war dieser Ersatzmann notwendig. I to okazuje się było rzeczą konieczną, aby takiego zastępcę posiadać. Belsazar hatte ein Problem. I Baltazar miał swego rodzaju problem. Der verstand die Handschrift zuerst nicht, die dort erschien. Po pierwsze, on nie zrozumiał tego napisu, który był przez rękę Bożą na tej ścianie jego pałacu napisany. Er holte seine ganzen Wahrsager, aber sie konnten all diese Handschrift nicht deuten. On szybko zgromadził wszystkich swoich wróżbitów, ale niestety i oni nie mogli mu pomóc w zrozumieniu tego napisu. Dann wurde Daniel gerufen, der bei ihm am Königshof war. I następnie zawołano Daniela, który znajdował się również na jego dworze królewskim. Und Belsazar sagte zu Daniel, wenn du diese Handschrift erklären kannst, dann bekommst du einen ganz besonderen Lohn. I wtedy Baltazar powiedział do Daniela, jeżeli ty będziesz w stanie odczytać ten napis, to otrzymasz szczególnego rodzaju wynagrodzenie.
Und jetzt sehen wir, wie außerordentlich präzise die Bibel ist. I teraz dopiero możemy zauważyć, jak szczególnie Biblia jest precyzyjna w swoich wypowiedziach. Denn was sollte Daniel bekommen? Bo co Daniel miał otrzymać? Reichtum und Gold, ganz normal. Bogactwo i złoto, normalne rzeczy z ręki króla. Aber dann heißt es plötzlich, er sollte der dritte Herrscher im Reich sein. Ale nagle jest napisane, że on będzie jako trzeci w tym królestwie panował. Und man konnte sich die ganze Zeit die Frage stellen, Mensch, warum denn der dritte? I przez setki lat ludzie sobie stawiali to pytanie. No dlaczego on ma być trzecim? Warum denn nicht der zweite? Dlaczego nie ma być drugim po królu? Denk doch mal an Josef bei dem Pharao, als er ihm die Träume erklärte, er wurde der zweite Herrscher. Pomyślmy sobie teraz w tym momencie na przykład Józefa, który gdy wyjaśnił faraonowi jego sny, to został powołany za drugiego męża w Egipcie. Aber hier steht der dritte. Ale tu jest wyraźnie napisane, że będziesz trzecim. Wir kennen die Antwort. My znamy tą odpowiedź. Belsazar war selbst nur zweiter. Baltazar był sam osobiście tylko drugim królem. Also konnte er als besten Platz lediglich den dritten vergeben. A więc jako najlepsze miejsce po sobie mógł tylko trzecie miejsce udzielić Danielowi. Ihr merkt, die Bibel ist ein ausgesprochen präzises Buch. I na pewno to zauważacie, że Biblia jest szczególnego rodzaju księgą, która bardzo precyzyjne wypowiedzi nam podaje. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie wirklich das Wort Gottes ist. I ja jestem całkowicie i szczerze mocny sposób, jak twardy sposób, jak skała przekonany, że Biblia jest tylko i wyłącznie Słowem Bożym. Schließen möchte ich mit einem sehr schönen Vers aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32. Chciałbym zakończyć, przeczytawszy jeden wiersz, bardzo piękny, z 5. Księgi Mojżeszowej. Und zwar Vers 47, der erste Teil. 32 rozdział, 47 wiersz, pierwsza część tego wiersza. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 47 wiersz. Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. Und das wünsche ich jedem hier, dass er eine solche herrliche Beziehung zu dem Wort Gottes hat. I to życzę z całego serca każdemu z was, aby tego rodzaju wspaniałe nastawienie posiadał w stosunku do Słowa Bożego. Dass wirklich dieses Wort sein Leben ist. Aby rzeczywiście Słowo Boże było twoim życiem. Dieses Wort, das ihm ewiges Leben schenkt. Aby to Słowo było tym, które podaruje ci życie wieczne. Das heißt, dass er in der Ewigkeit einmal bei Gott leben wird. A to oznacza, żebyś mógł kiedyś w wieczności żyć razem z Bogiem. Also es reicht nicht, eine Bibel zu besitzen, das ist sicherlich schön und wertvoll und gut. A więc nie wystarczy, aby tylko Biblię posiadać, nawet jeżeli to jest bardzo dobra zasada i godna pochwały. Gott möchte, dass dieses Buch gelesen wird. Nie, Bóg chciałby, aby każdy osobiście w tej księdze czytał. Und dass man das tut, was in diesem Buch steht. I aby czynił to, co jest w tej księdze napisane. Dankeschön. Dziękujemy bardzo.